Mieliście kiedyś coś takiego, że chodzicie sobie na YouTube'a, chcecie sobie kulturalnie obejrzeć jakiegoś fajnego filma, jakiegoś gameplaya z Minecrafta czy z Robloxa, bo mogę się założyć, że to jest jedyne co oglądacie na tym jebanym internecie i sobie patrzycie, i sobie lukacie, i wchodzicie sobie na kartę na czasie i wyskakuje wam coś takiego. I wchodzicie w ten film i zastanawiacie się, co to kurwa w ogóle jest. I dalej sobie patrzycie i się okazuje, że to jest jakiś koleś. I myślicie sobie, o, to pewnie jakiś mniejszy kanał lub coś w tym stylu. Wchodzicie na jego kanał i się okazuje, że koleś ma ponad kurwa milion subskrypcji. Weźcie mi to wytłumaczcie. Wytłumaczcie mi, w jaki sposób ja jestem YouTube'owym dinozaurem. I jestem na YouTubie od ponad 8 lat. I znam praktycznie wszystkie topowe kanały, jakie istnieją na polskim YouTubie. A mimo wszystkiego, nie znam typa, który nagle z dupy mi się pokazał na karcie na czasie i ma ponad milion subskrypcji. Jak to jest możliwe? Dzień dobry, ja jestem Mati z kanału Inkoguto i roll the intro. Ha! Żartowałem, nie mam intra. Ale jak już o intrze gadamy, to będzie to temat kolejnego konkursu, w którym będziecie mogli wygrać Deep Rock Galactic. Tak, wiem, że był poprzedni i jeszcze w sumie nie wybrałem zwycięzcy, dlatego chill out, dobra? Bo żeście się zesrali, napisaliście tam dużo komentarzy, muszę to wszystko przejrzeć po prostu i wybrać jakiś najlepszy. Natomiast następnym konkursem będzie zrobienie dla mnie intra, dlatego w opisie tego filmu będziecie mieli wszystkie grafiki dostępne do mojego kanału, żebyście mogli jakieś fajne intro sklepać, więc proszę was, zróbcie jakieś normalne intro, bo jak będą same gówna, to nikogo nie wybiorę, dzięki. Fajnie by też było, gdyby te intra były faktycznie w Full HD. Aha, i nie zapomnijcie mi je oczywiście wysłać na mojego Instagrama, który teraz się wyświetla, możecie mnie też zafollowować. I w sumie to jest jedyne miejsce, w którym możecie się ze mną komunikować, więc zafollowujcie, będzie fajnie, yeee! Yeah! Także znacie już zasady drugiego konkursu, więc zapraszam was wszystkich do roboty, kto chce wziąć udział w konkursie. Najlepsze intro wygra właśnie tą gierkę, którą możecie sobie zobaczyć teraz w tle. Jest to gra Deep Rock Galactic, jeżeli nikt jeszcze nie skumał, chociaż kurwa mówiłem to 4 razy, ale wiem, że jesteście mułami i czasami nie rozumiecie. Ale hej, ja też się czasami nawpierdalam dyrta i nie wiem, o co chodzi. A jeżeli ty też kiedyś wpierdalałeś dyrt, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, bo jest już nas całe 15. Tak, jest nas 15 subskrypcji. Słuchajcie, to jest genialna liczba. Może do końca roku uda się zdobyć tego 16 widza, więc nie czekaj, zasubskrybuj już dziś. No dobra, to może zacznijmy od tego. Sprawdźmy, jakim świetnym contentem Dawid Frank jest w stanie nas zadowolić. O nie, to jeden z tych kanałów. Ej, hold on, czekaj chwilę. Największa świeczka na świecie waży aż 100 kg. Nie wierzę! A tak na serio, to faktycznie nie wierzę, bo znalazłem jedną na Wikipedii, którą zbudowali w 71 i waży aż 20 ton. Jak do samego kontentu z eksperymentami nic nie mam, tak widzę, że reszta filmów jest inspirowana bardzo znaną osobą. Ciekawe jak ona się nazywa i ciekawe czy jest popularna wśród widzów tego pana, gdzie zakładam, że ci widzowie nie oglądają amerykańskiej strony YouTube'a. Ale hej, mogę się mylić. My stepdad needs a new car, so we're gonna go withdraw 1.2 million pennies from banks and buy him a new car using only pennies. Do tego filmu MrBeasta, którego przed chwilą zobaczyliście, jeszcze wrócimy, ale teraz zobaczmy, jaki ciekawy materiał zafundował nam polski MrBeast wannabe. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Dawid Frank i dzisiaj postanowiłem, że kupię sobie nowego iPhone'a, ale zrobię to w nietypowy sposób i do tego będziemy potrzebowali wózek. Tak moi drodzy. Tutaj jest 3000 zł w groszówkach. Wo, chwila, jak to 3000 zł? Czekaj, czy ty przypadkiem nie chcesz kupić nowego iPhone'a, który kosztuje ponad 5000 zł? Nie, wrong! Jedyne co będziesz mógł sobie kupić za te pieniądze to albo iPhone 7, albo iPhone 8 i to z najmniejszą pamięcią. Teraz musimy troszeczkę się przygotować i lecimy. Jesus, serio? Naprawdę musieliście zrobić montaż groszaków w wózku? Serio? To naprawdę wymagało montażu? To było niemalże tak epickie, jak zrobienie montażu rosnącej trawy. Lecimy do sklepu, kupujemy folię, którą położymy na nasz wózek, rozpakujemy wszystkie monety i lecimy na zakupy. Folię, nożyk... Nie. Yeah.
Ja chcę poznać tego kolesia, który montował dla nich film. Przecież to jest genialne. Jakim cudem ten człowiek nie pracuje jeszcze w Hollywoodzie, tylko montuje filmy dla jakiegoś Dawida Franka. Jak widzicie, z białą folią nam się nie udało coś, natomiast mamy zapasował czarną. Ja tak szczerze mówiąc w ogóle nie jestem pewien, dlaczego ten film wyszedł. Nie chcę być tutaj złośliwym, ale obejrzałem wcześniej ten film i ten film to jest jedna wielka pomyłka. Jest widoczny fail za failem, a to jest jeden z wielu. Ale hej, jakbym miał ponad milion wyświetleń, to bym nawet nie mrugnął okiem. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężkie są te monety. Po prostu nawet sobie tego nie wyobrażacie. Nie, ja teraz mówię całkowicie poważnie. Ja chcę numer do osoby, która edytuje filmy Dawidowi Frankowi. Mi również powiedzieli, że w ogóle wycofują chyba te groszówki, ciężko ich znaleźć. Nie są opłacalne, bo chyba jedna groszówka kosztuje aż 5 groszy. Nie, wrong! Od 3 marca 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowe monety o nominałach 1, 2 czy 5 groszy, wykonane ze stali powlekanej mosiądzem i ze zmienionym wizerunkiem awersu. Materiał, z którego są zrobione, jest warty mniej niż w przypadku poprzednich groszówek. Także check your facts, boy, check your facts! Link w opisie. Siema chłopaki, z czego się śmiejecie? A, koleś mógł sobie potencjalnie łeb rozjebać na betonie. Ale beka. Nie wiem dlaczego, ale w tej scenie tak wydaje mi się, jakby to wszystko było takie... Nie wiem, może trochę wymuszone coś w tym stylu. O, wiem co mi to przypomina. Pamiętacie, jak kiedyś w serialach był taki podłożony śmiech w tle? Mów sobie co chcesz, ale dziennikarstwo to jest jednak fajny fach. Nakłamiesz ile chcesz i co ci kto zrobi. Chociaż i teraz już ludzie w ogóle chodzą i zwracają taką uwagę, no mogę sobie wyobrazić, takie coś to nie spotykacie codziennie, nie? W Polsce? Nie. Za granicą? Zapytajmy może Mr. Beasta. One car, please. Zauważyłem, że jakby wyciąć wszystkie te nudne części razem z tymi epickimi montażami, to wyszłoby tak mniej więcej z 13 minut filmu jakieś 4. I do sklepu. Nie wiem, jak to wszystko będzie. Ja bym deskrół. Dobrze, że tutaj mamy... Ach, reprezentant trzech pasków na ramionach. That's my boy. Odwieczny szanucek za Adasie. Kiedy twój vlog jest tak nieciekawy, że co chwilę musisz wrzucać montaż. Jeszcze nie miałbym nic przeciwko, gdyby to faktycznie było dobrze zrobione, ale hej, panie kamerzysto, widzimy ciebie i twoje crew w odbiciu. Dzień dobry, a czy mógłby pan mi je podpowiedzieć, bo ogólnie chciałbym sobie kupić iPhone'a. Giga są dostępne w ogóle? 64, 256 oraz 512. O co w ogóle chodzi w tym ujęciu? Nie rozumiem tego. Co ty próbujesz schować kamerę przed nim, czy o co chodzi? Było ewidentnie widać, jak pięciu typa wchodzi do sklepu, z czego dwie osoby mają kamery. Przed czym ty się chowasz? Ja rozumiem, że to może być taki zabieg filmowy, ale on w ogóle nie ma sensu w tym przypadku. O co chodzi z kamerzystą? O co chodzi w ogóle z tym kolesiem, który edytuje dla nich filmy? Jeżeli ci panowie kiedykolwiek zakończą współpracę z Dawidem, to mam dla was idealną propozycję. Udajcie się do Bollywood. W porównaniu z X-em z zeszłego roku to jest większe, nie? O wiele większe. Bo X w zeszłym roku ile taki kosztował? 4,5 tysiąca. A, 4,5, okej. Okay. Czyli tam troszeczkę więcej. I właśnie dlatego przywieźliście ze sobą aż 3 tysiące złotych w monetach. Damn, zaawansowana matematyka. Tutaj jest 3000 zł w groszówkach. Akurat miałem wyliczone pieniądze na ten XS64. Okay. Co do grosika. Co do grosika. Jest 3000 zł. Jest 3000. Halo, policja! Proszę przyjechać na YouTuby! Dawid próbuje oszukać sprzedawcę! Pan jeszcze w ogóle nie ma zielonego pojęcia, czym my będziemy płacić i na razie po prostu tak się doradziłem, jaki iPhone wybrać. Ten pan nawet nie będzie miał pojęcia, ile faktycznie jest w tym koszyku. A jeżeli zakładasz, że tam jest faktycznie 3000 zł, to oznacza, że w tym momencie próbujesz go oszukać. Karta gotówka? No ja myślę, że gotówka, nie? Wiem, że problem jest z drobnymi zawsze w sklepach i... Akurat co do grosika miałem wyliczone, ale tutaj jest 3200 zł. Say what? Jest 3000 zł w groszówkach. Zdecyduj ty się w końcu, człowieku. Tu jest tak mniej więcej
Załóżmy, że to jest 100. Wyobraźcie sobie, że jesteście sprzedawcą w tym sklepie. Macie bardzo dobry dzień, pracujecie sobie w Apple, niedużo się dzieje, bo nikogo przecież nie stać na te telefony czy w sumie sprzęty. I przychodzi jakiś but i pyta się was: hej, chciałbym sobie kupić w sumie iPhone'ika, takiego tutaj XS, nie? Bo fajnie wygląda, fajny, ładny, nowy, nie? Wtedy ty już jesteś fajnie ucieszony i w ogóle, bo może dostaniesz jakąś premię ze sprzedaży, a koleś ci wjeżdża jakimś jebanym wózkiem i mówi ci: tutaj jest jakieś 3200 zł na oko. I oczywiście ty w ogóle nie wiesz o tym, że on kłamie, a przy okazji mówisz: sorry, nie przyjmujemy takich groszaków, a koleś na chama kładzie ci te wszystkie jebane groszaki na blat. Nie będziemy pana męczyć, po prostu zapłacimy kartą. Cię udało się. Wow. Dobra. Nie. Czyli mówisz, że jednak nie kupiłeś iPhone'a XS za grosze? Dammit, czuję się oszukany! Reszty filmu nie będę wam analizować. Jeżeli chcecie, to możecie sobie to obejrzeć, ale osobiście nie polecam, bo to jest jeden istny cringe fest. Na sam koniec chciałbym dodać kilka słów konkluzji, bo jest to dla mnie naprawdę bardzo śmieszne, że niektóre osoby próbują być kimś, kim po prostu nie są i nigdy nie będą. I tutaj ewidentnie ten kanał śmierdzi MrBeastem, tylko że różnica między właśnie Dawidem a MrBeastem polega na tym, że MrBeast jest znany. Jeżeli nie zauważyliście wcześniej, to sprzedawca, widząc Dawida w sklepie, w ogóle nie miał pojęcia, kim on jest. A dla przykładu, ten film, który pokazywałem wam na samym początku z MrBeastem, opiera się właśnie na tym, że kupuje on za groszaki samochód dla swojego ojczyma, przy czym menadżer tego salonu, w którym on kupuje samochód, go zna i sam osobiście uważa, że to, co robi, jest po prostu ciekawe. Gdzie w przeciwieństwie do Dawida, Dawid przyszedł do randomowego sklepu, miał odliczone pieniądze, które i tak by mu nie starczyło na telefon i do tego próbował wmówić sprzedawcy, że ma właściwą ilość pieniędzy. Osobiście uważam, że jest to jeden z najbardziej debilnych filmów, jakie ostatnio widziałem, więc serdecznie nie polecam oglądać tego filmu, chyba że jesteście masochistami i uwielbiacie cringe. Także to by było na tyle, moje urażone 14-latki. Jeżeli wam się podobał ten film, dajcie łapkę w górę, skomentujcie ten film, co sądzicie o całej sytuacji i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo musimy dobić 16 subskrypcji. Tak, potrzebujemy 16 subskrypcji do końca roku, więc pokażcie waszą siłę. To by było na tyle ode mnie, mówił dla was Mati z kanału Inkoguto. Trzymajcie się, na razie i cześć! Aha, i nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie!